Witam was ponownie, ze strony Halawander i gramy dalej w Devil May Cry. Na początku odwiedzimy w sklep, jak obiecałem ostatnio. I ulepszymy kilka ciekawych rzeczy. Kula burząca, nie, seria. Nie, to ja tego nie używałem nigdy. To może być ciekawe. Jednak. Może... Za zdolności jak mamy. Unik demona, którego... Uniki, których nie polecam. Tak samo tych rzeczy nie polecam. Jakoś... Nigdy ich nie używałem. Wiecie, zdolności chyba oleje całkowicie. Możecie się oburzać, czy nie. Ale... Nie wiem, do uników wystarczy mi całkowicie unik zwykły. Jakieś zwyczajne przyciąganie, przyciąganie siebie, więc nie rozumiem za bardzo. Żądło, może... Zwiększa zasięg wypadu. Czy arbitra, nie wiem, sequence, co to jest? A, to jest fajna rzecz, którą weźmiemy sobie na pewno. I ulepszę... Spiralną śmierć. Te. Przedmioty już nie mogę nic kupić chyba. Nie, na razie nie chcę kupować innych rzeczy, prócz krzyżyków zdrowia. Teraz 2000 potrzebuję, wow, to będzie koszmar. Wskazówki, użyj trybu treningu, aby pociszyć. Tak, jest tryb treningu, pokazywałem wam jak walkę Dantem właśnie w tym trybie treningu w poprzednim filmie. I też w poprzednim filmie jakby recenzjowym. You remember this place? Yeah, I remember coming here. My mother used to bring us here. Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And there have always been a war. 9 millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the Dark Hordes. The strongest, the cruelest. Mundus. But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant. His blood brother. Sparta. But Sparta betrayed him. He fell in love with an angel, Eva. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Eva was murdered by his own hand. And for Sparta, he demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as Eva was destroyed, and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. Mundus believed that only one child was born, but there were two Nephilim, and each had been hidden well. Sparta armed his sons, the Rebellion for Dante, the Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad? Yes. And we're the offspring of angels and demons? Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the Demon King. Good. How? Spotter. Fucking demon collaborators. You're being dragged into limbo. I'll find Kat, she'll get you out. Stand firm! Co mi się podoba? Fajne były te graffiti wszystkie, które tak się... To było demowe chyba. Tak, to był ten, była ta misja. No tak. Z jakiegoś powodu strasznie... Czekajcie, spadają mi FPS-y. Okej, nie wiem dlaczego. Już w sumie wszystko w porządku. O! Chciałem do ciebie się deportować, mały gnojku! Okay.
Okej, coś mi nie idzie dzisiaj. Niszczyciel. No dawaj, dawaj. Okej, zaraz pokażę wam ten atak, który kupiłem. Nie, to nie jest ten. To nie jest ten etap, to nie jest ten, pomyliły mi się, ale zaraz bierzemy jeszcze tutaj. Jeden. Dwa. Tu jest żyćku. No na razie nowy przedmiot, zielona kula natychmiastowo przewraca część poziomu zdrowia Dantego. I tam jest jeszcze jeden fragmencik. Okej. Okej. Dużo to jest rzeczy właśnie tego typu. I nie wiem, czy normalnie bez tych wspomagaczy dostawaliśmy po pierwsze tyle. Tych, czy aż tyle, to nie jest aż tyle. Czy w ogóle dostawaliśmy w ogóle jakieś sfery, takie kule. Sfery to się chyba nazywa, nie? Dobra, niech będzie. Weźmiemy to też. Żeby nie dostał, tam mu gwiazdy widać, okej. Okay. Czekaj, że jeszcze nie mam jakby lotu, a nie wszystkiego. Idę, moment. Okej. Okay. Ale faktycznie, limbo, ta zmiana całego świata, taka metamorfoza jest jedną z rzeczy, których chyba nigdy nie było w grach. To możemy rozwalić, coś możemy rozwalić arbitrem i też możemy coś wymienić sobie, czy kupić, ale nie mamy dość... Nie, nie mamy dość. A, kamera, oczywiście największy problem każdego DMC, kamera. Nie zdobędę wielu kluczy, nie zdobędę też... Nie zdobędę też zbyt wielu jakby misji wykonanych. Nie miał kamer zbyt wielu misji. Can you get across? I'll have to find another way. I nagle. To właśnie czas. O ty chamie! Nie zdążyłem! Wszystkim pana zabijemy. Znowu wyrwałem! Coś mi nie idzie ostatnio, niestety. Come closer, zbliż się. Tutaj coś... nie. Ale słyszymy pikacz. Come on. Powiem wam, że grałem... Wygrałem! Na Virgil Must Die w poziomie... Wypadek Virgila. Nagram go, ale też na łowcy demonów. Aż nie, śnieś, tam nie mogę chyba dolecieć. Ale chodzi mi o to, że strasznie trudna gra. Znaczy, z momentami łatwo było. O. Muszę poczekać. Czemu nie lewe? Szkoda, że takie... tylko że te cytaty takie zwyrwane z kontekstu, nie wiadomo po co są podane. Gdyby mogli dać jakiegoś ojca, a nie Sparda, jakieś teksty, czy matki Ewy, to miałoby to większy sens, nie? Te jakby... te róże, ta róża, no właśnie jakby Ewy, nie?
Odblokowana nową moc, anielska moc. Pcha Dantego do przodu podczas lotów w powietrzu. A też zwróćmy uwagę, że ziemia powietrze, to znaczy, że w jakich miejscach można używać umiejętność dalej. Jest to bardzo przydatna umiejętność, właśnie ta, której teraz używam. Wielka przydatność polega na tym, że nie tylko, że możemy przeskakiwać większe otchłanie, tak nazwijmy, większe ustępy pomiędzy platformami, ale przede wszystkim szybciej się przemieszczamy w danym etapie. Nie ma? Nie ma. Szybciej się przemieszczamy, zawsze tego używam. O wiele szybciej, 5 razy szybciej, naprawdę, spójrzcie, zwróćcie na uwagę, naprawdę. Ponieważ Dantek upada, w tym momencie, jak widzicie, on się zatrzymuje. W tym się jeszcze przemieszcza, ale w tamtym cały czas jakby się, cały czas się... O, teraz się złapał krewet, a czasami, o poprzednim odcinku pamiętacie, nie złapał się. No i... Getting the hang of this. Wow. Będę tego dużo używał, więc przepraszam, jeśli was to w jakiś sposób uraża. Brakuje też mi uników Vergila, bo Vergil nie ma takiego czegoś, takiego krótkiego, tylko on się teleportowuje i to jest bardzo przydatna rzecz. Więc nie będziemy przechodzić tej lokacji. Nie będziemy. Już koniec. Jeszcze jeden łańcuch jest. Chyba tak. Dante, I don't think you understand what's at stake. Nie podobają mi się te cytaty takie wyrwane z kontekstu. Nie za bardzo łapię. Patos. To miał patos, a nie patos. Flying rats. Okej, okay. Swoją drogą przyznam, że naprawdę... On my way. Naprawdę jest to swego rodzaju ułatwienie. Niesamowite, jeśli mam być szczery. Chodzi mi o te przyciskanie... Nie musimy zmieniać... Też jest zmiana broni oczywiście. Możemy będziemy mieli więcej broni, nie będziemy mogli zmieniać strzałkami na naszym... Ojej, to było głupie. Strzałkami na naszym... Oh, come on! Z całkami na naszym krzyżaku, nie? I ten. Z tym, że... Mogę wejść? Chyba nie. A mogę. A przecież nie wiem. A tu mogę się chyba złapać nawet. Z tym, że żeby używać broni innej, wystarczy przytrzymać tylny klawisz. I to jest takie ułatwienie, naprawdę, ale to jest bardzo przyjemne. Człowiek czuje się, jest to przyjemniejsze niż w poprzednich grach. Mam naprawdę, szczerze, bo mówię to bez jakichkolwiek naprawdę większych problemów z oceną, czy na pewno. Bez żadnych jakby to jakby obiekcji, czy na pewno, czy bo jakiś czas temu, jakiś czas nie grałem już w te gry poprzednie. Ale nie, naprawdę, nie ma co się zastanawiać. Tutaj jest o wiele przyjemniej, jeśli chodzi... Łatwiej jest tutaj, o to już chodzi, nie? I dlatego jest przyjemniej jednocześnie. Nie jestem człowiekiem, który wymaga aż tak dużych... poziomów trudności od takiej, tego typu gry. Gra i tak jest trudna, więc to mi wystarcza. Silver Sachs Tower. The world's most powerful investment bank. And who runs it? CEO, Kyle Ryder.
a human vessel. The physical manifestation of Mundus, the Demon King. Through debt, he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls. And he likes to keep his animals monitored and docile. The monitoring is done by the Raptor News Corporation. A global network of CCTV cameras, satellites, and spies. The way he keeps us docile is a little more insidious. What is it? It's in your hand. Planet Earth's most popular soft drink, Virility. The demons have spiked it. It's okay. It has no effect on us, only humans. Phlebotomy in a can. So what's the plan? That's the Hellgate, a conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords will do the rest. So, how do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so, to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off. Roughly speaking, yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first? O wiele krótszy odcinek od poprzednich, ale tak zrobię, byłby sobie tak krótszy, co poradzić. SSS. Oczywiście, ukończenie to jest największy problem moim zdaniem tego właśnie podsumowania, ponieważ na początku, mając mały wybór broni, czasami nawet też zmuszają nas przecież, żeby użyć innej broni, żeby dostać dodatkowy właśnie klucz, czy jakieś właśnie te dusze takie potępione, ale nie mam takiej możliwości po prostu, bo dostajemy na przykład dopiero w 10 misji jakąś tam broń, a w drugiej misji mamy jej użyć, więc gdy gramy pierwszy raz, osiągnięcie większego wyniku jest bez sensu. I dla mnie to jest bez sensu właśnie w tym momencie, że to podchodzi w ogóle pod ocenę. Nie pamiętam dokładnie, czy były takie coś. Chyba nie wiem, czy było. Nie było takiego czegoś w poprzednich częściach. Po prostu był czas, punkty stylu, obrażenia, jak się otrzymało, wykorzystane przedmioty, zgony też były. Jakoś tak, ale to było bardziej sensowniej to było ułożone. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach. Siemanko!